Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak właśnie zanim sobie znów wrócimy do słuchania pastora Cerikasa i dalszego jego wywodu na temat tam grzechu, tam 18 odcinek katechizmu, może zrobimy sobie oddzielne nagranie tu w tym. Chciałem zwrócić uwagę na bezradność protestantyzmu, tak? Czy protestanci tutaj, broniący pastora Cerikasa, albo należący do jego zboru, prawda, nawiasem mówiąc, uciekajcie z tego szamba, potrafią wyjaśnić, jak to jest, że Koryntianie, którzy zostali uświęceni w Chrystusie, grzeszyli powszechnie wiadomą rozpustą? A przecież pastor mówił otwarcie, że jest to niemożliwe, że człowiek, jak już jest wierzący, to jest niemożliwe, żeby tak grzeszył. Słyszeliśmy to, proszę bardzo, odsyłam do rozważań o katechizmie numer 18 pastora Cerikasa. No i co? Efezjanie, Galaci przecież byli ochrzczeni, byli wierzący, biegli wspaniale. Tak biegliście, tak wspaniale, pisze święty Paweł. W czym biegli? W fałszywej wierze? Nie, przyjęli wiarę, uwierzyli w wiarę w Chrystusa, przyjęli chrzest, mieli Ducha Świętego, przyjęli. A jednak zerwali więzy z Chrystusem, wyparli się łaski. A więc można być wierzącym, 10 rozdział listu do Hebrajczyków, można być uświęconym w Chrystusie, można być, 10 rozdział do Hebrajczyków, uświęcony krwią przymierza, a jednak obelżywy zachować się wobec Ducha Świętego i być w sytuacji, w której oczekuje się niemalże już tylko na ogień, czyli na potępienie, tak? Więc jak to jest możliwe? No jest tak to możliwe, że święty Jakub w swoim liście daje nam światło w 4 rozdziale właśnie, no i sam Chrystus też, tak? Więc przeczytajmy sobie fragment tutaj właśnie listu świętego Jakuba, który nam tutaj pewne rzeczy pomoże zrozumieć, tak? Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Tak? Świat, czyli to wszystko, co nie jest z Boga, pociąga. Tak? Ten sam święty Jakub pisze, że nasza własna pożądliwość wystawia nas na pokusę i nęci. Tak? Więc człowiek wierzący dalej podlega pokusie i pokusom pochodzącym z naszej pożądliwości, tak? I taki człowiek może upaść, może pójść za pożądliwością, nawet jeśli jest wierzący, może, będąc wierzący, stać się przyjacielem świata, który też kusi człowieka na różne sposoby, tak? No ale protestanci sobie z tym nie radzą. Pastor Cerikas nie udzielił i na pewno nie udzieli żadnej konkretnej odpowiedzi. Tak samo jak mówiliśmy sobie o Eucharystii, bo po prostu to jest tak bulwersujące, tak obrzydliwie ohydne podciągać Eucharystię pod jakieś tam demoniczne tam działania, że to jest świadectwo opętania. To już nawet nie jest jakaś głupota, jakaś ignorancja. To już musi być opętanie, do którego doprowadza szatan tych, którzy idą za nim, za tych, którzy karmią się tymi wymiocinami diabelskimi. I tam leją wodę, próbują lać wodę. O, że chlebem, który nam to jest słowo i cytują, że słowo stało się ciałem. No tak, Chrystus daje nam to ciało, którym stało się słowo. Poza tym po co robić jakieś szpagaty? Sam Chrystus definiuje, chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. Ale protestanci próbują wciskać, że chlebem jest słowo. A gdzie to jest napisane? Gdzie Chrystus mówi, że chlebem, który ja wam dam, jest moje słowo? Nie, chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. I tutaj protestanci sobie też z tym nie radzą, podobnie jak z faktem, by odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące słów Chrystusa. Kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne. A więc nie sola fide, tylko widzenie i wiara.
Chrystus nie mówi tylko, kto wierzy w Niego, nie? Kto widzi i wierzy w Niego, ma życie wieczne, a Jego wskrzeszy w dniu ostatecznym. I jak widzicie Syna Bożego, a On przebywa między nami, gdzie dwóch i trzech jest tam, ja jestem pośród nas i tak dalej. Dobrze, widzicie Go? Widzicie Go? Kto widzi Syna? O, kto? My już nie widzimy i nie znamy Chrystusa według ciała, bo takie wcześniej. Dobrze, my nie widzimy Chrystusa cielesnego, jakie miał kolor oczu, włosów i czy miał piega pod prawym uchem, czy nie. Ale widzimy tego samego Chrystusa w chlebie, które staje się Jego ciałem. O, ale to chleb wstępujący z nieba, ale nie chleb wypieczony od urszulanek. Przepraszam, a czy Chrystus, jak w wieczerniku wziął chleb i powiedział, to jest ciało moje, to nie wziął chleba od urszulanek? Tak, to był chleb z ulicy, z jakiejś piekarni, od urszulanek, od karmelitanek. I ten chleb upieczony przez karmelitanki, Chrystus powiedział, że to jest Jego ciało. Tak? No właśnie. I w tym chlebie jest Chrystus. Jam jest chleb, no ale który z nieba wstępuje. No i co? Jak wstępuje? No tak wstępuje, że nie wstępuje. Gdzie jest ten Chrystus, który z nieba wstępuje? Gdzie jest ten Chrystus, którego widzicie? A widzenie Chrystusa jest konieczne do zbawienia. Kto widzi i wierzy, ten będzie wskrzeszony, tak? Ten będzie miał życie wieczne. No i tu już, moi drodzy, choć te dwa różne tematy, żeśmy poruszyli, no idziemy co prawda za pastorem Cyrikasem w jego wywodach na temat katechizmów, który pokazuje swoją kompletną głupotę, oderwanie od rzeczywistości biblijnej, swoją ciemnotę i niezrozumienie. No i tutaj no, w reakcji na ten obrzydliwy wpis pastora i wielkiego teologa zielonoświątkowego o demonicznym działaniu Eucharystii czy coś takiego, tam to przeczytajcie to sobie, to jest przed wczorajszego nagrania. No i co tutaj? Rafałek oczywiście się nie odezwał, a inni to tam próbują wciskać, że to jest o chlebem jest słowo. Tylko Chrystus mówi, chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata, a nie jakieś słowo. A poza tym nawet jeżeli próbujecie wciskać, że tu chodzi o Słowo Boże, a cytujecie Słowo stało się ciałem, to znaczy, że Słowo stało się ciałem, tak? No ale nie, to jest Słowo Boże i tak dalej. No. Nie umiecie wyprostować tych waszych herezji. Wy potraficie krzywić, ale nie potraficie bronić tej waszej krzywizny. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. Wybierzecie chleb z Biedronki i co? I to jest chleb, który daje Chrystus za życie świata? Ten chleb jest ciałem, który Chrystus daje za życie świata? Nie, to jest chleb, który żeście kupili za szóstaka w Biedronce. I winiaka może za 15 zeta. I to wszystko. Ale to nie jest ciało Chrystusa, które nam daje za życie świata. I to nie jest ten winiak z Biedronki czy z CPN-u. Nie jest krwią nowego i wiecznego przymierza. Jest winiakiem z CPN-u. Nasz chlebek od karmelitanek. Na słowa kapłana. To jest ciało moje. I winiak po konsekracji stają się ciałem i krwią Chrystusa, tak jak w wieczerniku. A wy nie macie chleba, który daje życie, który wstępuje z nieba. Nie potraficie wyjaśnić tych dwóch kwestii, które was zaganiają w kozie rogi, pokazują głupotę pastora Cyrikasa i waszą, że człowiek wierzący może zgrzeszyć, bo nie umiecie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Galaci zgrzeszyli, dlaczego Koryntianie zgrzeszyli, a jak czytaliśmy, byli uświęceni w Chrystusie i niczego im nie brakowało. Wersety 1 do 6 pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział. 1:1-6. Do kogo jest pisany list? Do wierzących, do uświęconych w Chrystusie, tak? Do świętych.
No i czytajcie trzeci rozdział listu do Galatów, gdzie święty Paweł pisze, że otrzymali Ducha Świętego, a jednak zerwali więzy z Chrystusem. A więc tego otrzymali, że Duch Święty ich doprowadził do zerwania więzów z Chrystusem i do wyparcia się łaski? No nie. Nie, po prostu oni dali posłuch herezjom. Tak jak wy żeście dali posłuch protestanckim, sekciarskim wymiotom i w tym tkwicie. Zerwaliście więzy z Chrystusem, wyparliście się łaski, którą mieliście w kościele rzymskokatolickim i którą możecie odzyskać przez powrót do kościoła. Poza kościołem macie zerwane więzy z Chrystusem i jesteście i wyparliście się łaski. To jest wasza rzeczywistość. To jest wasza rzeczywistość, w której tkwicie po sektach, po garażach gdzieś, słuchając obłąkanych pastorków, cyrikasów, kurylasów, lewandowskich i tak dalej. Jeżeli mają rację, to wyjaśnijcie mi pastora cyrikasa, który mówi, że jest niemożliwe, żeby człowiek wierzący zgrzeszył. 18 odcinek o katechizmie. I w świetle tego, co pastor cyrikas mówi, odpowiedzcie mi na pytanie, dlaczego Koryntianie zgrzeszyli? Dlaczego Galaci zgrzeszyli? Jeszcze raz podkreślam to, o czym podkreślaliśmy sobie ostatnio. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 1. Powszechnie wiadomo o waszej rozpuście. A więc to powszechne wiadomość o tym, że oni rozpustą grzeszyli, świadczy o tym, że to nie był jakiś tam szybki numerek za winkielkiem. Tak? Tylko to było powszechnie wiadomo, tak? Czyli o Koryntianie, o ci, co się tam riki-tiki uprawiają na każdym rogu, nie? O Koryntianie, to ci od riki-tiki. Nie? I to jeszcze z matką, czy tam swojego ojca i tam i tak dalej, nie? No takie jakieś krzywe związki były, nie? Powszechnie wiadomo o tym było. Uświęcenie w Chrystusie. No właśnie, więc sami po prostu pokazujecie to, że nic nie rozumiecie, waszą odporność na łaskę, naprawdę, bo wam się pokazuje palcem, a wy dalej trwacie w uporze, więc naprawdę jesteście bardzo odporni na działa, naprawdę. No i waszą bezradność. Co pokazaliście w tych wpisach? Krytykujecie mnie, wyzywacie Kościół katolicki, lecicie po mnie i co? A konkretów mało, konkretów zero. Ze trzy wpisy, o, że to chodzi o słowo. Nie, chodzi o ciało. Bo sam Chrystus mówi, chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. Wybierzecie sobie chleb z Biedronki i co? I myślicie, że to jest chleb za życie świata? Na jakiej podstawie? My bierzemy chleb od karmelitanek czy urszulanek, ale mamy konsekrację i Ducha Świętego przywołujemy podczas Eucharystii, tak? I na słowa kapłana, tak jak na słowo Chrystusa, chleb staje się ciałem. Więc myślcie trochę, zanim zaczniecie wymioty na Eucharystię, zanim zaczniecie pokazywać waszą głupotę i zanim zaczniecie bronić pastora cyrikasa, to pomyślcie trochę, czy przypadkiem nie ładujecie się w to samo bagno, w którym on tkwi po uszy. Pozdrawiam.